roku Dnie Drzewa uczniowie posadzili tu i na boisku szkolnym. Napisali wiersze o drzewie i wykonali zdjęcia ciekawych drzew. Obowiązującymi kolorami ubrań w tym dniu był brązowy i zielony. Uczniowie mogli też przeczytać horoskop celtycki, w których datą urodzin odpowiadają konkretne gatunki drzew. Ciekawe, czy ktoś odnalazł swój wizerunek. Dzień Drzewa to szlachetne święto, które ma uprzytomnić wszystkim o roli tych roślin w środowisku, a także wpływać na podniesienie świadomości ekologicznej jak największej części społeczeństwa. Pamiętajmy o tym i przekazujmy naszą szkolną tradycję dalej. Rozpoczęło się treningiem dla uczennic siatkarskiego ośrodka szkolnego, który poprowadził Łukasz Kadziewicz, były reprezentant Polski w piłce siatkowej oraz czterech innych siatkarzy, zawodników Kupron Mundo Lubin. Udział takiego gościa mobilizuje dziewczęta do rozwijania swoich umiejętności oraz osiągania coraz lepszych wyników w grze. Więc nic dziwnego, że dały z siebie wszystko podczas treningu. Nie tylko one cieszyły się tym świętem. Cała szkoła żyła w tym dniu siatkówką. Podstawówki. Taka sama jak ta? Nie. Występujemy w pierwszoligowym klubie Zumbina, nazywa się Cufrów. Walczymy o to, żeby w przyszłym sezonie zająć dostojne miejsce w naszej profesjonalnej lidze siatkówki. Pokażemy wam takie klasyczne zajęcia, nie wiem, wprowadzające do czegoś poważniejszego. Podzielimy się na dwie grupy i wykorzystamy dwie siatki, okej? Okay? Czyli jedno, dwa, zaczynamy dziewczyny od 5 minut spokojnego biegu ciągłego, ok? No to witam! Dusza i biegąca. Zmieniamy na górę. I biegniemy za biegu. Odbicie i biegniemy do biegu. To jest ćwiczenie na ciągłość. Okej? Pokażcie dziewczyny. Raz. Stańcie bliżej siebie. Od razu. Nie łapiemy biegu. Stańcie bliżej siebie. Możemy obejrzeć się do ciała, żeby wyeliminować błędy. Super. Stańcie bliżej siebie, żeby to nam nie przeszkadzało. Odsuniemy się trochę od siatki. Dziewczyna, trochę w lewo.
wszystkich klas z quizem siatkarskim. One zadowolone, my może trochę mniej, bo co niektórzy nie podołali niby prostym pytaniom i mogli się nieco podłamać. Nauczyciele chyba też. Wśród klas pierwszych najlepsza okazała się Paulina Matysia, klas drugich Hubert Kasprzak, klas trzecich Hubert Soczewka. Gratulujemy im wiedzy, jednak najbardziej widowiskową częścią całego dnia była prezentacja drużyn. Oj, było na to popatrzeć. Zobaczmy. To jest tak, to jest quiz siatkarski. Rozdaję kartki, każdy wypuścił światło. To jest można wypuścić. Nie można stawać o uczniach. Thank you.
Październik minął, listopad za pasem. Cieszymy już się na kolejne wydarzenia i ciekawostki. Jeżeli coś ciekawego chcielibyście się czymś podzielić lub zaprezentować na kanale GIMTV, zapraszamy do naszej grupy. Zgłaszajcie się do nas bezpośrednio lub do pani Alicji Skoczyna z sali nr 17. Chętnie się pojawimy i nakręcimy materiał. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w wydaniu listopadowym. Ze studia GIMTV Agnieszka Szałęga, Paulina Bigda, Weronika Bał, Jakub Bamber i Dawid Mikołajczyk.